Ale wszystkie zawirowania na rynku, o których mówimy, przeważnie wynikały albo z pojedynczych rzeczywiście niedociągnięć lekarza jako takiego, natomiast w większości nie były one związane z badaniem mięsa, tylko z, albo z przewozem, albo z przetwórstwem, więc nie widzę zasadności rotacji co 3-miesięcznej, która sprowadza to do jakiegoś trochę paradoksu i dla mnie rozporządzenia prostującego ogórek, bo winni zostali, powinni zostać ukarani. Natomiast rotacje i zwiększenie ilości ludzi w zakładzie według wszystkich opinii przedsiębiorców, izb lekarskich nie są pozytywnie opiniowane przez wszystkich. Pan minister powiedział, że polepszyło się, ale co się by tam polepszyło? Ocena jakości zwierząt badanego mięsa jest zawsze ta sama, więc ona się nie może polepszyć albo pogorszyć. Mogą wyjść nie do patrzenia w tym, ale to są bardziej rzeczy organizacyjne w danym zakładzie, a nie powodujące wymianę lekarzy czy zwiększenie ilości oglądaczy, bo tak to rozumiem z tego rozporządzenia.